Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu powiemy o nodzie, który nazywa się bilateral blur. Jest to słowo, na którym można połamać sobie język. Ono w skrócie, tak ujmując sprawę, oznacza nod, który jest jakby dwuczęściowy lub też ma takie działanie dwustronne jakby. Z jednej strony może coś zostawić ostre, z drugiej może coś rozmyć. No więc, aby pokazać, jak ten nod działa, on jest dosyć tajemniczy, muszę przygotować sobie na początku scenę. Na scenę wstawię prosty obiekt, na przykład małpkę. I ta małpka będzie nam służyła za obiekt doświadczalny, na którym będziemy wykonywali nasze eksperymenty. Oczywiście wiemy, że żadna małpka nie straciła życia podczas tych eksperymentów, no ale warto taki disclaimer czasami powiedzieć. Dobrze, teraz tak. To, co chcę, aby było widać na scenie, to przede wszystkim małpiszon, który będzie dość blisko, a jednocześnie powinien mi rzucać ładny cień i chciałbym także widzieć jakiś element daleki sceny. A więc odsunę, może troszeczkę jeszcze, czy przeskaluję. Powiedzmy sobie coś takiego zrobię. O, dobrze. I teraz potrzebne mi jeszcze będzie światło środowiskowe o bardzo niskiej jakości. Weźmy sobie na przykład sample, ustawmy na 3. Teraz jeżeli zrobię render takiej sceny, o, to jeszcze światło, nie to włączyłem, przepraszam, potrzebuję światła środowiskowego, to wychodzi mi dosyć jasno ta scena i widać, że ta scena jest taka bardzo zaszumiona. Widać tutaj taką dość gęstą kaszę. Ta kasza bierze się stąd, że częstotliwość próbkowania światła jest niewielka, dzięki temu, że ustawiłem tylko 3 próbki na przebieg. No i teraz tak, tego typu scenę chcielibyśmy czasami z jakichś bliżej nam nieznanych powodów wygładzić. To znaczy, żeby nie było tych kaszkowatych punkcików w środku tej małpy. Oczywiście możemy zwiększyć ilość próbek, na przykład do 20 powiedzmy, wyrenderować jeszcze raz, ale poprzednia scena renderowała się 66 sekundy, a scena obecna, mimo tego, że ładnie wygląda, generowała się przez ponad 7 sekund. Jest to więc co najmniej 700% spowolnienie renderowania. W przypadku na przykład filmu, gdzie mamy 1000 klatek do wyrenderowania, te 700% to jest jednak sporo. W związku z tym chcielibyśmy renderować szybko, ale nadal otrzymać taki całkiem gładki obraz, tak jak tutaj. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład 3 czy 2 sample, to taka scena renderuje się błyskawicznie, natomiast karą za to jest ten szum i ten szum możemy próbować usunąć. Jeżeli użyję noda o nazwie Blur, to cała moja scena zostanie rozmyta i nie będę miał żadnego wpływu na to, co na scenie pozostanie ostre. Więc przydałby się nod, który pozwoli zachować ostre krawędzie tam, gdzie mają być ostre, na przykład tutaj w uchu, przy krawędziach nosa, przy ustach, tu gdzie są oczy albo łuki brwiowe, także tu, oraz tam gdzieś daleko na horyzoncie. Taki blur wydaje się nie do zrobienia na podstawie tych dwóch nodów, które omówiłem do tej pory w kursie, natomiast używając noda bilateralnego można takie czary mary zrobić. I zaraz pokażę, jak to można zrobić. Przełączam się do nodów, włączam sobie nody i teraz mój render layer po wyrenderowaniu pokazuje mojego małpiszona. W związku z tym odsunę tę scenę trochę na bok, tak żeby zmieściły się również nody, których będę używał. I teraz tak, dodajmy sobie na scenę nod o nazwie Bilateral Blur. Ten nod ma dosyć prostą konstrukcję, chociaż ma bardzo skomplikowane działanie. Jego działanie polega na tym, że on rozmywa scenę, ale robi to w tak sprytny, czarodziejski sposób, że pozostawia niektóre krawędzie całkiem ostre. Jeżeli teraz scenę powiększę, proszę zobaczyć, to okazuje się, że część tego szumu, która była na twarzy małpki, została w elegancki sposób rozmyta. Jest rozmyta, no i teraz jakbym tak popatrzył na krawędzie, to one w zasadzie nie są jeszcze takie nieostre, ale już trochę zaczynają się rozmywać, tak jakby antialiasing wzrósł i coś. Teraz w tym nodzie oczywiście siła rozmycia zależy od ilości iteracji i tego, co ustawię w tych dwóch parametrach. Color sigma i space sigma to są takie parametry, które określają, jak bardzo rozmywane są dane kolorów oraz przestrzeni. I teraz jeżeli dodam więcej iteracji, na przykład z 5 czy 6, to widzę, że to rozmycie robi się coraz większe i coraz gładsze, natomiast krawędzie pozostają w miarę nienaruszone. Oczywiście takie krawędzie mogę gdzieś łatwo stracić. Na przykład widzę, że tutaj krawędź małpki, jej twarzy została rozmyta niepotrzebnie zupełnie, ponieważ chciałem, aby pozostała ostra. Tak samo gdzieś tutaj tracę krawędź, która była ostra, która mogłaby pozostać ostrą. Ten łuk brwiowy został bardzo ładny, ale już koło oka na przykład niektóre rzeczy się rozmyły. W związku z tym ten nod oczywiście nie wie dokładnie, jak miałby pracować, nie wie, o co nam może chodzić i stąd właśnie takie przypadkowe rozmycia miejscami. Teraz, aby pomóc troszeczkę i pokazać, co chcemy, aby pozostało ostre, muszę wprowadzić do tego noda dodatkową informację. Jedna z tych informacji to jest głębia obrazu, a więc odległość od kamery. Jeżeli odległość od kamery jest bardzo duża, to tam, gdzie jest odległość mniejsza, ten filtr rozpozna sytuację, że istnieje krawędź i tą krawędź pozostawi ostrą. W tym momencie wystarczy, że wezmę głębię Z,
i wprowadzę do tego drugiego pola, które nazywa się determinator, prawie jak terminator. A to jest coś takiego jak mianownik, czy też jakiś taki wspólny obszar, który jest używany do rozpoznawania specjalnych miejsc na obrazie. Jeżeli teraz wprowadzę tutaj głębię Z, to działanie noda się zmienia i widać, że wszystkie obszary, które były związane z głębią, a więc krawędzie, tam gdzie jest wyraźna różnica między odległością, pozostały ostre. Tak jak tutaj widać, na przykład policzek się troszeczkę wyostrzył, cały małpiszon wygląda teraz wręcz okropnie, ponieważ nie ma tutaj nawet żadnego antyaliasowania. To jest tak ostre, że aż oczy bolą od samego patrzenia. Niemniej jednak filtr działa nadal wewnątrz twarzy małpy i dalej rozmywa wszystko pięknie. Więc mam takie dwustronne, mieszane działanie. Z jednej strony mam straszne wyostrzenie, brzydkie, a z drugiej mam całkiem ładne zmiękczenie obrazu. To nie jest jeszcze wszystko. Teraz, gdybym chciał, aby ten obraz został w środku zmiękczony, ale z zachowaniem ostrości poszczególnych krawędzi, to w tym momencie głębia już nie wystarczy, ponieważ niesie ze sobą za mało informacji. To, co musiałem wprowadzić do takiego noda, to powinny być informacje np. o kącie nachylenia ścian, po to, aby można było wyłapać wszystkie krawędzie, które są ostre. Kąt nachylenia ścian teraz nie jest dostępny w nodach, ponieważ nie wypromowałem czy też nie wyeksportowałem tej informacji. Więc muszę się przełączyć w zakładkę Render i na panelu Layers włączyć sobie informacje o głębi, znaczy o głębi już mam, ale włączyć muszę informacje o wektorach normalnych. Jest taki specjalny checkbox jak Normal i ten Normal mogę włączyć. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie w moich Render Layers pojawia się wyjście związane z wektorami normalnymi wszystkich powierzchni biorących udział na scenie. Jeżeli teraz spróbuję podłączyć do noda tę informację, to się nic nie zmieni. Może troszkę po prostu on się wyostrzył, a to dlatego, że po prostu zdjąłem wartości Z. Proszę zobaczyć, że teraz nic się nie zmienia, tak samo jak podłączę ten normal. Nic się nie zmienia dlatego, że po zmianie informacji eksportowanej przez Render Layers muszę jeszcze raz scenę wyrenderować, a więc odłączę na razie ten node, zrobimy jeszcze raz render, niby się nic nie zmienia, wszystko jest po staremu, ale teraz w tym wyjściu normal mam informację, którą mogę wykorzystać. I te informacje mogę tutaj włożyć. Jeżeli to zrobię, od razu widać, że krawędzie, które były na małpce ostre, zostały natychmiast wyostrzone. Natomiast cała reszta dalej jest elegancko rozmyta. Widać także, że w niektórych miejscach rozmyte zostało tło, ponieważ tu się pojawia jakieś takie antyaliasowane rozmycie. Tak samo tutaj czubek głowy. Widać, że już zaczyna się rozmywać. Jeśli dam więcej iteracji, to już w ogóle poleci. Zobaczmy. No nie jest tak źle. Musiałem te parametry podbić do góry i wtedy by to było widoczne teraz. Także to nie jest jeszcze dobra sytuacja. W związku z tym na razie zostawię ustawienia takie, jakie były, ale muszę dodać jeszcze do tego noda jako denominator również głębie. No i teraz jak to zrobić? Jeżeli wstawię głębie, to oczywiście zniknie składnik normal. Jak wstawię normal, zniknie głębia. Powinniśmy już wiedzieć, że tego typu problemy załatwia się elegancko za pomocą noda do miksowania. A więc wezmę sobie zwykły kolor mix i wprowadzę tutaj te dwie wartości, a następnie je dodam do siebie. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie mogę je wsadzić tu i teraz mam obie naraz działające, ponieważ widać, że małpka ma teraz strasznie ostrą glacę, że tak powiem, ostrą głowę, tak samo ostre są krawędzie zewnętrzne i jednocześnie krawędzie, które są w środku, zostały wyostrzone. Tak działa ten not, a więc on robi dwie przeciwstawne, wydawało się niemożliwe rzeczy, a bazuje po prostu na głębi i na wektorach normalnych. Przy czym proszę zauważyć, że ja się nie przejmuję tym, że te wektory normalne w tym momencie są tak naprawdę wartościami wektorowymi. Jeżeli podłączę tutaj viewer, to wektory normalne wyglądają w taki sposób. Nie ma żadnego problemu. Ten nod jest w stanie rozpoznać tego typu wartość, nawet jeżeli dodam ją elegancko do noda ADD. Nod ADD teraz wygląda, jakby był całkiem biały, no to dlatego, że Z jest po prostu nieznormalizowana. Nie ma się czym przejmować, to i tak działa. Tak więc to byłoby wszystko. Dziękuję za uwagę i not o nazwie Bilateral Blur mamy, rozumiem, omówiony. Do zobaczenia następnym razem.